Jest z nami Kamil z Płoskąka, zawodnik drużyny Geozenit. Cześć Kamil. Dobry wieczór wszystkim. Świeżo upieczony mistrz. Dzisiejszy wieczór pokazuje, jak świetna atmosfera w waszej drużynie panuje. Potwierdzasz, prawda? Tak, jedyne co mi pozostaje to potwierdzić. Te wszelkie spekulacje, jakie były na temat naszej drużyny, że będziemy się kłócić, że ktoś nie będzie chciał schodzić z boiska, to chciałbym zdementować tym plotkom, bo jak widać, każdy z nas walczył o wspólny cel, którym było mistrzostwo, no i to osiągnęliśmy, prawda? Wierzyłeś od początku do końca w to mistrzostwo? Tak, no mając takich świetnych zawodników, Dąbrowski, Suchan, Kubiak, uzupełniając to Pastim, Grzesiakiem, skromną moją osobą mną, wierzyliśmy to, taki mieliśmy cel, osiągnęliśmy to, jesteśmy bardzo szczęśliwi, dlatego świętujemy. No i jeszcze ty wygrałeś konkurs na Facebooku, bo jako pierwszy wskazałeś Michała Spasiuka do MVP. Myślałeś właśnie, że byłeś pewny, że to będzie on? Powiem tak, siedziałem akurat na Facebooku, pomyślałem sobie, że ktoś może z naszej drużyny może to osiągnąć, natomiast Spas akurat grał bardzo równo przez cały sezon. Wielki szacunek też dla Grzesia Bizona, który naprawdę w każdym meczu udowadnia swoją wartość. Natomiast no, Spas swoim przygotowaniem technicznym, motorycznym udowadnia to, że jest bardzo wartościowym zawodnikiem dla nas i bardzo nas pomógł w tym sezonie. Jak będzie wyglądać sezon 2015 wiosna, te ruchy transferowe, czy coś już wiadomo w drużynie? Chciałbym powiedzieć tak, przede wszystkim chciałbym być w tej drużynie dalej. I mocno pracuję nad tym, żeby tą formę odzyskać, jaką miałem przed tym sezonem, tak? I nie trenowałem, nie byłem w ruchu, że tak powiem, meczowym, tak jak inne chłopaki. Gorzej motorycznie wyglądałem, natomiast teraz pracuję nad tym, żeby im dorównać, żebyśmy byli jeszcze silniejszą, mocniejszą drużyną. Kogoś może pozdrowimy? Pozdrowimy tę osobę, która jest z tobą dzisiaj, prawda? Jak najbardziej. Dzięki, że przypomniałeś. Wybrankę mojego serca chciałem pozdrowić, Madzie, która jest ze mną. Kocham cię bardzo. To dla ciebie to mistrzostwo i chciałbym jeszcze podziękować Krzysiowi za to, że stworzył taki team, taki zespół. Jesteśmy wszyscy naprzeciwko hejterom. Dziękuję. Dzięki serdecznie.